Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Już drugi raz z rzędu nasza modlitwa 3 maja ma taki skromniejszy wymiar. Pewnie wszyscy chcielibyśmy ten dzień obchodzić inaczej. Modlimy się o to, żeby w następnym roku ta nasza radość także we wszystkich formach mogła być pełna. Modlimy się za tych, którzy ten świąteczny dzień spędzą w szpitalach, zmagając się z chorobą swoich sióstr i braci. Modlimy się za wszystkich chorych. Modlimy się za tych, którzy opłakują swoich zmarłych. Modlimy się o to, żeby ta epidemia została wygaszona, byśmy mogli wszyscy wrócić do pełnego, normalnego życia. Ale takie skromne formy mają to do siebie, że wtedy jesteśmy może bardziej wyczuleni i jeszcze bardziej skupieni na wszystkim, co jest możliwe. A możliwe jest spotkać się na modlitwie, która jest modlitwą wdzięczności za niepodległą ojczyznę, za wielkie wydarzenie w jej dziejach ducha, jakim była Konstytucja 3 maja. Modlimy się za wszystkich, którzy o tę niepodległość walczyli, którzy ją wywalczyli, którzy dzisiaj wokół niej pracują, żeby ją pomnożyć. I słuchamy słowa. Dzisiaj jest mniej przemówień niż bywało po inne lata. Właśnie dlatego, że nie możemy się spotkać bardzo w przestrzeni publicznej. Ale tym bardziej, myślę, ważne jest słowo, które przychodzi od Pana. Słowo ma szczególną moc, wartość, zobowiązanie dla nas wierzących, ale gdzieś odnosi się do naszego życia wspólnego. Co dzisiaj uderza w słowie, to to, że chociaż uroczystość przeżywana w Kościele katolickim jest uroczystością Maryi, Królowej Polski, to wszystkie czytania mówią wyłącznie o królowaniu Chrystusa, nie Maryi, Chrystusa. W pierwszym czytaniu jest o nim powiedziane, że będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. I co więcej, na końcu tego czytania słyszeliśmy, że ta obietnica jest spełniona. Usłyszeliśmy donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca, znaczy Chrystusa, władza Chrystusa nastała. Pierwsze czytanie. Drugim słyszeliśmy modlitwę dziękczynną Pawła Apostoła.
dziękczyną za to, że zostaliśmy przeniesieni spod władzy ciemności do Królestwa umiłowanego Syna Bożego, w którym mamy odpuszczenie grzechów. I dalej mówił do nas Paweł, że w Chrystusie wszystko zostało stworzone, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Czy tak jakby apostoł chciał nam powiedzieć, że jakakolwiek władza, jaka jest na ziemi, ma swój zasadniczy punkt odniesienia w Chrystusie. Do Niego jest odniesiona jako także w swoim punkcie wyjścia, do swojej genezy, do swojego źródła. I że trudno tę władzę sprawować inaczej, jak przy świadomym owym odniesieniu. I te stwierdzenia dzisiejszych czytań ktoś mógłby uznać albo za poezję, marzenie. Ktoś mógłby pytać, gdzie ta władza Chrystusa jest? Ta, która została nam ogłoszona, że już jest uczyniona, że się stała, gdzie ona jest? Inni pewnie mogliby czytać takie słowo z dużym oporem, to znaczy, i z taką wątpliwością, czy w tym słowie nie kryje się jakaś pretensja, żeby każda władza, jaka jest doczesna, została poddana zwierzchności religijnej, kościelnej, wyznaniowej. Nie. Takiej pretensji na pewno w tym słowie nie ma. Taka pretensja by mogła wynikać co najwyżej z nie tylko z błędnego rozumienia tego, co doczesne, tylko też zupełnie błędnego rozumienia tego, na czym polega władza Jezusa Chrystusa. Ta władza nie jest sprowadzalna do wymiarów doczesnych. Ta władza nie jest sprowadzalna do tego modelu, który znamy ze sprawowania władzy na co dzień, tu i teraz. Dwa obrazy tej władzy, którą mamy w dzisiejszych czytaniach, mówią nam wyraźnie o tym, jak to jest inna władza, jak ona jest w innym porządku. Te dwa obrazy to jest najpierw dziecko. Apokalipsa pokazuje nam królujące dziecko. Urodziła dziecko, mężczyznę, który będzie pasł narody rózgą żelazną. A drugi obraz władzy, jaki mamy w dzisiejszych czytaniach, to jest Chrystus ukrzyżowany. Chrystus ukrzyżowany. Nie możemy myśleć obok tych obrazów, bo się wtedy rozminiemy bardzo z Jezusem. Jezus raz w życiu powiedział o sobie, że jest królem. I to było wtedy, kiedy stał przed Piłatem na kilka godzin przed swoją śmiercią. Tak, jestem królem. I mówił też o swojej władzy, i to wszelkiej władzy, i to właśnie, która jest mu dana, nie będzie dana, tylko jest mu dana, wszelka władza na niebie i na ziemi. Mówił to po swojej męce, po swoim zmartwychwstaniu. Ta władza jest inna. Jak tę inność czytać? Bo nie chodzi o to, żebyśmy w trakcie tej Eucharystii mnożyli paradoksy, nie? Powtarzając to, że władzę ma dziecko albo królem jest ktoś, kto umiera śmiercią niewolnika na krzyżu. Nie, nie chodzi o to, żebyśmy bawili się w figury retoryczne.
Apokalipsa, myślę, od niej warto zacząć. Apokalipsa jest taką księgą, która odsłania drugi plan historii. Zresztą samo słowo apokalipsis to właśnie znaczy odsłonięcie. Jest pierwszy plan historii, są wydarzenia, które widzimy, oglądamy, opisywane są we wszystkich możliwych gazetach, pokazywane we wszystkich telewizjach. I one są rzeczywiste, ale one też są zasłoną drugiego planu dziejów, który toczy się pod spodem. To odsłonięcie dokonuje się we wierze. Nieraz najbardziej dramatyczne wydarzenia naszego czasu wymagają właśnie tego, żeby je odsłonić, żeby odsłonić to, co się dzieje pod nimi. I to, czym dzisiaj Jan w Apokalipsie mówił, że jest jeszcze drugi plan zmagania w dziejach i to jest zmaganie między smokiem a Bogiem. Między smokiem a Bogiem. Zmaganie między złem i dobrem. Zmaganie między śmiercią a życiem. Między beznadzieją a nadzieją, która jest ostateczna. Jest drugi plan dziejów człowieka, historii człowieka. I wiara nam mówi, że ten drugi plan jest bardziej rzeczywisty niż ten pierwszy. I że bez tego drugiego planu nie zrozumiemy tak naprawdę ani siebie, ani wspólnot ludzkich, które tworzymy. Nie zrozumiemy bez tego drugiego planu. I realność tego drugiego planu do nas dociera pytaniami. Czytając Apokalipsę możemy sobie stawiać pytanie, pewnie tak jest stawiano wtedy, czy Rzym, który jest bestią pianą od krwi chrześcijan, czy przelewając tę krew i ją pijąc, ten Rzym okazuje słabość czy siłę? Czy buduje siebie, czy zaprzecza sobie? Ostatni tydzień musiałem być w Rzymie z racji na swoje obowiązki i pielgrzymowaliśmy w jednym z dni do kościoła świętej Agnieszki in Agone na Piazza Navona. Tam jest zachowana czaszka Agnieszki. Rzadko tam chodzę, ale ile razy tam pójdę, to wychodzę z przekonaniem, może z przerażeniem, jak można zaprzeczyć wszystkim swoim ideałom. To jest czaszka 12-letniego dziecka. Agnieszka miała 12 lat, kiedy została zabita. I patrzycie na taką czaszkę, która by się w dłoni mieściła. I myślicie o tym, jak jest możliwe, żeby Rzym, który dla nas jest wzorem prawa, Rzym, który dla nas jest wcieleniem pewnego ideału humanistycznego, jak to jest możliwe? Czy to jest w ogóle do połączenia z tym obrazem? Nie? Ta czaszka tej wielkości. Jak ją w ogóle w swoim myśleniu skomponować z tym, co rzymskie? I wtedy myślisz, że ci, którzy wydali wyrok na to dziecko, demonstrując swoją siłę, tak naprawdę sponiewierali wszystko, co dla nich było ważne. Konstytucja 3 maja. Dzisiaj przeczytałem takie zdanie na jednym z portali historycznych,
że ta konstytucja kształtowała ustrój Rzeczpospolitej jedynie przez kilkanaście miesięcy. Wierzycie w to? Że ta konstytucja była ważna kilkanaście miesięcy? Bo co? Bo potem była wojna w obronie konstytucji i był drugi rozbiór? To znaczy, że konstytucja przegrała? A co my dzisiaj tu robimy? Czy nie jesteśmy dowodem na to, że ta konstytucja wygrała i wygrywa? I że jest jakimś dla nas wszystkich punktem odniesienia? To jest pytanie, które przychodzi z drugiego planu. Nie wiem, gdybyśmy chcieli postawić dzisiaj bardzo ostro to pytanie, to moglibyśmy postawić je tak: a kto dzisiaj jest mocny? Prezydent Rosji czy jego więzień pan Nawalny? Kto dzisiaj jest mocny? To są te pytania z drugiego planu. To są pytania, które można by wprost też zobaczyć w Ewangelii, tej, którą przywoływałem, mówiąc o Chrystusie, który się raz przyznał do swej godności królewskiej przed Piłatem. Bo to jest zderzenie Piłata i Jezusa. Czy ty jesteś królem? Jestem królem. Ja się na to narodziłem, na to przyszedłem na świat, żeby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mego głosu. Cóż to jest prawda? I to jest zderzenie prawdy, która się wydaje bezsilna, i siły, która nie cofa się przed kłamstwem. Widzieliście gdzieś dzisiaj wyznawców Piłata? Opowiadano mi o takim obrazie, nigdy go nie widziałem. Może się kiedyś jeszcze uda. Przedstawienie właśnie tej sceny, kiedy Piłat wydaje wyrok na Jezusa i Jezus stoi obok ogromnego tronu. Ten tron to jest pewnie właśnie symbol rzymskiego państwa. Wielki, fantastyczny tron. I na nim zasiada Piłat, który jest pokazany rozmiarowo jako 1/4 Jezusa i dynda nogami z tego tronu, bo nawet nie potrafi sięgnąć ziemi. Taki sobie karzełek, który usiadł na wielkim tronie. Jest władza, która się bierze z prawdy. I to są ludzkie dzieje. Tak jak mówię, na drugim planie, który nie zawsze widać, ale wiara go jasno przed nami odsłania. Paweł mówił dzisiaj w drugim czytaniu, że Królestwo Chrystusa jest królestwem, w którym dostępujemy przebaczenia grzechów. Znowu jaki konkretny wymiar tej władzy Chrystusa i doświadczania tego, czym jest władza, jeśli się poddamy temu panowaniu Jezusowemu. Bo łatwo znajdziemy odpowiedź na pytanie, kto jest mocniejszy, czy ten, kto przebacza, czy ten, kto się mści. Kto jest mocniejszy? Władza przebaczania to jest wielka władza. Wielka władza. Mieć taką władzę, komuś przebaczyć, to jest ogromna władza. Rzadko z niej korzystamy. Stanowczo za rzadko. Bo może mamy właśnie takie poczucie bardzo zwodnicze, które przychodzi od tego smoka,
który jest ojcem kłamstwa. Nie? Że jeśli trzymam drugiego w niewybaczeniu, w niepewności, to mam nad nim rzeczywistą władzę. Nieprawda, nieprawda. Pewnie jeśli nawet jakąkolwiek mam, to z każdym dniem niewybaczenia ta władza staje się coraz mniejsza i mniejsza i mniejsza. W takiej wizji królowania, jaką ma Jezus, możemy tylko wyłącznie mówić o Maryi jako królowej. Nie? Bo gdybyśmy nie zobaczyli takiego królowania Jezusa, to jak moglibyśmy ją nazywać królową, kiedy w niej wszystko jest maleńkie? Jeden z pisarzy religijnych mówi o Maryi: dziewczynką jest ta królowa aniołów. Nie? Królowa aniołów jest dziewczynką. Oczywiście to, co mówię, tak naprawdę dotyczy wszelkiej władzy. Wszelkiej władzy doczesnej, państwowej czy kościelnej. Władzy, którą nazywamy duchową. Wszystko, co powiedziałem, do tej władzy duchowej pewnie się akurat odnosi najpierw. I nie ma większego dramatu niż ten, kiedy władza duchowa nie jest wypełniana w odniesieniu do tego jedynego wzorca, jakim jest królowanie Jezusa Chrystusa, dziecka i ukrzyżowanego Pana. Nie ma większego dramatu niż tu sprzeczność, niewierność, nie? Sięganie po inne modele, nie? Po siłę, po przemoc. Nie? To dotyczy każdej władzy. To dotyczy władzy, jaka jest w ogóle podstawowa na ziemi, jaką jest władza ojca, matki w rodzinie. Każdej władzy. Nie? Każdej władzy. Oczywiście, że można całe to rozważanie zburzyć taką prostą wątpliwością. Pamiętam, rozważał ją właściwie umierający ksiądz profesor Tischner, kiedy pisał książkę o miłosierdziu. Drogi bezdroża miłosierdzia, ostatnia jego książka. Kto wiecznie najważniejsza. Taka książka, w której zestawił ze sobą Faustynę z Robespierrem i z Nietzschem. I od Nietzschego Tischner zaczerpnął w tej książce taką wątpliwość dotyczącą chrześcijaństwa, że mówimy o tym drugim planie, dlatego że na pierwszym nie potrafimy się odnaleźć dobrze. Nie? I pokazywał to za pomocą takiej figury lisa, który ma wielką ochotę na zjedzenie winogron, tylko że te winogrona za wysoko wiszą i nie jest w stanie do nich doskoczyć. I ponieważ nie jest w stanie doskoczyć, to sobie wmawia, że są kwaśne. Nie. Można w ten sposób mówić o chrześcijaństwie, że ponieważ sobie nie radzi w doczesności, to mówi o jakimś drugim planie, o prawdzie, o wybaczeniu, o miłości, o miłosierdziu. Można. A można zupełnie inaczej, można w tym duchu, do którego nas namawia dzisiaj liturgia, poddać się władzy Jezusa Chrystusa i zobaczyć, także w tym doświadczeniu właśnie, w tym doświadczeniu, że po 230 latach dzisiaj wszyscy myślimy o tym dobru, o zrywie do wolności,
do właściwego jej rozumienia, wykorzystania, przeżycia, pomnożenia, o dobru wspólnym. Myślimy o Konstytucji 3 maja i to jest ten fakt, który potwierdza, jak to wszystko, co się dzieje na drugim planie, na tym planie duchowej historii człowieka, zmagania się dobra ze złem, jak to jest ważne, jak ostatecznie to właśnie do tego zmagania należy ostateczny głos. To jest prawdziwy wymiar historii, nie? I jak to przeczytamy, to wtedy pewnie w Duchu Świętym chętnie poddamy się władzy Jezusa, bo tej władzy nie ma się co bać. Tej władzy nie ma się co bać. Tej władzy trzeba się zawierzyć z przekonaniem. I w tym miejscu, w którym jesteśmy, i w takiej mierze, w jakiej to od nas zależy, naśladować ją. Wejść w nią. Mieć w niej swój udział. Więc tej władzy Jezusa przez ręce Maryi się zawierzamy. Zawierzamy samych siebie i wszystkie dla nas ważne wspólnoty, poczynając od naszych domów, przez Kościół, który tworzymy, po Ojczyznę, którą kochamy. Amen.